Bis jetzt nur Züge, Krakau. Do tej pory w Polsce produkowane były pociągi, były to tylko pociągi. I to, teraz to zlecenie jest pierwszym na tramwaje w Polsce, ale my jako firma Stadler mamy bardzo duże doświadczenie w produkcji tramwajów i już wyprodukowaliśmy ponad 100 tramwajów. Dla nas to przede wszystkim solidny partner pod względem technologii i źródeł finansowania, także nie obawiamy się realizacji tej umowy, a z drugiej strony mamy nadzieję, że już za 24 miesiące będziemy mogli wspólnie naszymi pasażerami przywitać pierwszy egzemplarz, a ostatni w ciągu 30 miesięcy. To jest bardzo ważna umowa, bo to będą najnowocześniejsze tramwaje, które mają możliwość, częściowo będą przygotowane już do jeżdżenia bez pantografu na 3-kilometrową trasę, a częściowo będą przygotowane tak, że w momencie, jak będzie za 2 lata nowocześniejsza technologia, będą instalowane nowe baterie, tak aby wszystkie mogły jeździć wokół plant bez linii trakcyjnej. Chodzi nam o to, żeby na terenie Starego Miasta zlikwidować po prostu linie trakcyjne. To będzie 3-członowy, będzie posiadał 4 wózki i w 100% będzie niskopodłogowy. Tramwaj będzie dysponował 80 miejscami siedzącymi i 187 miejscami stojącymi. Szerokie drzwi, którymi dysponował będzie ten tramwaj, które będą wynosiły 1400 mm. Zaproponowaliśmy i wspólnie żeśmy to wypracowali, że dwa z tych tramwajów będą jeździły wokół miasta bez zasilania z góry. Dlaczego tylko dwa? Bo zanim to wszystko się rozwinie, zanim zostanie sprawdzone, proszę Państwa, to jest tak jak z telefonami komórkowymi. Na pewno będą nowe rozwiązania, na pewno będą tańsze rozwiązania. Trzeba to wszystko sprawdzić. Ceny baterii, jak i rozwiązań technologicznych spadają, w związku z tym, kiedy nam przyjdzie to zrealizować, zapłacimy po prostu mniejsze pieniądze. Jestem stuprocentowo przekonany, że całe doświadczenie grupy Stadler będzie tak wykorzystane, że nie będzie najmniejszych problemów. Ponieważ tramwaj musi być, on wiezie ponad 200 pasażerów, musi pracować 18 godzin, musi pracować 40 lat i będzie odpowiadał najwyższym normom technicznym, jakie są dostępne.